wyjaśnię. No właśnie. Tutaj jeszcze nie ma podpisów, ale będą po prostu. Dzisiaj wszystko już będziemy po prostu finiszować. To jest, proszę Państwa, zagroda, która należała do takiego twórcy ludowego. On się nazywał Szczepan Mucha. Ze wsi Szale w kierunku na Wrocław 40 km byśmy musieli pojechać, żeby spotkać. Nie, żeby go spotkać. Znaczy inaczej, może nie spotkać, bo pan Mucha już nie żyje. Zmarł w 82 roku. Natomiast pan Mucha był, w zasadzie niektórzy twierdzą, że najbardziej ważnym rzeźbiarzem ludowym z ziemi sieradzkiej. Jego twórczość się zaczęła w sposób taki dosyć nietypowy. Otóż pan Mucha, wieś Szale była położona dookoła lasów. Taki mały sobie wiejski przysiółek. Jak to zwykle bywa, to mieszkańcy tej wsi no, trudnili się czym poza pracą w polu. No trochę zawsze sobie jakiegoś tam drzewa z lasu przynieśli, coś tam polowali, czyli pan Mucha zresztą przy pewnym udziale sąsiadów został złapany na tym niecnym procederze. Został skazany za w 50 którymś roku, a był upartyjniony, to więc musiał nieźle sobie nagrabić, także to pewne rzeczy, lecz bardzo był, zresztą był człowiekiem, że tak powiem, czerwony na wsi, był taki. A gdzie on mieszkał? Wsi Szale. I on został złapany. Podobno. Nie, to jest pod Klonową. Pod Klonową, jeżeli Państwo byście pojechali stąd na Wrocław, 40 km. Ja wiem, gdzie to jest. I w każdym razie on został złapany i skazany prawomocnym wyrokiem na pół roku więzienia za nielegalny wyrąb lasu i kłusownictwo. I tenże półroczny pobyt w więzieniu przełożył się na to, na niego tak, że on kiedy wrócił, wrócił rozżalony, bo podejrzewał i pewnie słusznie, że ten półroczny wypoczynek zapewnili mu sąsiedzi. Więc on wrócił strasznie rozżalony, strasznie skonfliktowany i zamknął się w sobie, ale mało tego, że zaczął rzeźbić. Zaczął właśnie rzeźbić, przyozdabiać tą swoją chałupę od sztachet w płocie, od słupków. Bardzo częstym motywem. Zresztą tak jak widzicie, ten styl rzeźbienia Muchy jest taki toporny. On tak sobie rzeźbił po prostu z grubsza. Bardzo często jest tak, no tu są trochę rzeźby z późniejszego okresu, ale on bardzo często to było tak, że on tylko rzeźbił samą głowę. Pozostałe część rzeźby to obrabiał tylko tak. Chociaż podobno był człowiekiem na tyle po prostu skonfliktowanym, nie tylko ze wsią, ale z rodziną, że w pewnym momencie jego żona wzięła jedyne dziecko syna pod pachę i się wyniosła, bo miała go serdecznie dosyć. Natomiast tu jest warsztat. On sobie spędzał całe lato w tym warsztacie. Dlaczego zacząłem od warsztatu? Bo chciałem Państwu pokazać coś takiego. Tutaj mamy taką rzeźbę z konaru. Otóż dla Muchy jest bardzo charakterystyczne, że on po prostu rzeźbił całą masę takich typu rzeźb. I te rzeźby były rozstawione po całym podwórku. Przy czym tu jest akurat, mamy taką głowę króla Heroda. Ale bardzo często te rzeźby miały podpisy. I te podpisy były bardzo często tego typu: kapuś, donosiciel, szpicer. I one były rozstawione po całej zagrodzie, gdzieś tam na podwórku, w ogródku. To było takie pewne jasne przesłanie dla tych sąsiadów, życzliwych. Którymś, i nie chciałbym skłamać, chyba drugim czy trzecim. Tutaj dyrektorką muzeum była pani Zofia Najmanowa. I ona po prostu, jeżdżąc po terenie, gdzieś tam przypadkiem dowiedziała się, że jest taka zagroda. W ogóle nie, że Mucha, że rzeźbiarz, tylko że jest taka zagroda. No i ona pojechała i tego Muchę wzięła, że tak powiem, odkryła. I wypromowała. Zaczęła go wozić po zresztą on bardzo niechętnie jeździł po różnego rodzaju konkursach. No i cóż, no i jego prace naprawdę trafiły, miał swoje, powiedzmy, takie 5 minut. Jego pracę można spotkać nie tylko, znaczy my mamy chyba największą kolekcję, zresztą nawet nie tutaj, bo sami widzicie Państwo, że po prostu to się po prostu sypie. Nie ma po prostu pieniędzy na koncert. A następny, no nie wiadomo, kuchni.
dnia i pokoju. Tualetka. Będziesz tak. Jest przejście. Mama, ona jeszcze nie jest pobielona, bo po prostu mucha od czasu do czasu. Poza tym, że wszystkie rzeźby były czarne albo naturalnego koloru drzewa, to tą panią zawsze bieli. Na wiosnę. I dlatego się nazywa Biała Dama. Zresztą ona jest chyba z tyłu podpisana, ale nie będę ją.